Hey guys, witam Was po raz pierwszy w nowej serii na kanale. Jest to tydzień pielęgnacyjny. Będę Wam przez tydzień pokazywać moją pielęgnację rano i wieczorem. Moja pielęgnacja jest dosyć prosta. Raczej stawiam na klasyczne produkty. Raz na jakiś czas testuję jakieś nowe. U mnie najważniejsze jest, żeby była ta powtarzalność. To był w sumie taki wstęp. Zanim zaczniemy odcinek, to zaproszę Was jeszcze na moje dwa Instagramy. Olifika Ślusarczyk oraz nowo powstały profil Olive Studio, branża beauty. Oczywiście nie zapomnij o subskrypcji i śledzenia kanału. Dzień pierwszy zaczęłam moim ulubionym zestawem kwasu hialuronowego i kremu z ultrastabilną witaminą C. Dzisiaj też brałam prysznic i myłam włosy, więc twarz przy okazji umyłam też pod prysznicem. Dzisiaj akurat wleciał taki żel oczyszczający do twarzy i do skóry suchej oraz wrażliwej z Basic Labu. Powiem Wam, że trafiłam w dziesiątkę kupując ten krem z Bielendy. Ma świetną konsystencję, pachnie pomarańczą, nawilża i delikatnie rozświetla cerę. Używam go rano, bo też świetnie sprawdza się pod makijaż. Wieczorem natomiast zazwyczaj wracam zmęczona po pracy, dlatego często upraszczam sobie pielęgnację. Po całym dniu w makijażu stawiam na wysokie nawilżenie, a ta emulsja jest jedną z najdelikatniejszych, jaką dotąd stosowałam. Myję twarz dwukrotnie, czasami nawet trzy razy, żeby mieć pewność, że cały makijaż jest zmyty. Zwracacie też uwagę, żeby wycierać buźkę czystym ręcznikiem, który powinno wymieniać się co 2-3 dni. W tej samej serii użyłam również mocno nawilżającego kremu z ceramidami, bo to właśnie one świetnie wyciszają i odbudowywują skórę. Rano zazwyczaj nie mam za dużo czasu, dlatego myję twarz ulubioną emulsją, następnie robię brwi na żelu, zawsze przed pielęgnacją, żebym jej przypadkiem potem nie zmyła. Ostatnio też bardzo polubiłam się z kwasem hialuronowym, który odpowiada za poziom nawilżenia skóry, przynosi ukojenie i odświeżenie po jego użyciu i stosuję go jak taki serum właśnie przed kremem. Dzisiaj akurat krem wleciał z Basic Labu, który stosuję już od ponad roku. Bardzo się z nim zaprzyjaźniłam, jest świetny. Wieczorem wlatuje mocniejsza pielęgnacja, ponieważ raz w tygodniu robię peeling enzymatyczny i on lubi się z moją twarzą najbardziej, w przeciwieństwie do peelingów kwasowych, które zazwyczaj podrażniały mi skórę. Najpierw porządnie zmywam makijaż oczyszczającą emulsją, następnie nakładam peeling. Ja mam akurat stopy, jest naprawdę bardzo spoko. Nakładam cienką warstwę na twarz i podczas peelingów jest normalny efekt pieczenia, lekkiego pieczenia. Ten peeling akurat trzymam około 10 minut. Zmywam delikatnie twarz już samą wodą i nakładam krem ceramidowy z Basic Labu. W składzie ma też pantenol, działający regenerująco, łagodząco, dlatego używam właśnie takiego połączenia na wieczór. Kolejny poranek, który jest powtórzeniem pierwszego dnia, ponieważ używam tej samej emulsji CeraVe, kwasu hialuronowego i kremu z witaminą C. Zauważyłam, że dzisiaj rano po peelingu moja buźka jest gładka i taka mięciusia, a to znaczy, że pielęgnacja mi służy i tym powinna kierować się każda osoba na etapie dobierania czy testowania nowych produktów. Wieczorem oczywiście trzeba zmyć makijaż i robię to emulsją CeraVe kilkukrotnie i dzisiaj postawiłam na moje ulubione połączenie kwasu hialuronowego znowu i kremu z Nakomi. W składzie mamy tam niacynamid, również kwas hialuronowy, awokadin, chyba tak to się czyta, i masło shea. I ten krem poleciła mi ostatnio moja siostra, już prawie zużyłam całą buteleczkę, jest naprawdę genialny. Rutynę zaczynam od umycia twarzy i zrobienia brwi na żel. Dzisiaj spróbowałam powrócić do serum z witaminą C z Basic Labu. Ogólnie już jedną buteleczkę zużyłam jakoś rok temu, natomiast zauważyłam, że od dłuższego czasu te serum mi nie odpowiada.
Mam wrażenie, że bardzo przesusza mi twarz, co nie zmienia faktu, że produkt jest naprawdę dobry, ale wiecie, tendencje do przesuszania skóry się zmieniają, są zależne od wielu czynników, dlatego teraz serum mi nie służy, tak jak służyło mi ponad rok temu. Wieczorem te same połączenie jak dnia poprzedniego, już omijając to, co używałam. Z okazji zaproszę Was do śledzenia moich social mediów i nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału. Lecimy z dniem 5. To akurat sobota, więc miałam więcej czasu i zrobiłam rano masaż kamieniem gua sha i użyłam do tego olejku z awokado, który działa przeciwmarszczkowo, nie zapycha porów, no i jak to olejek nawilża, po nim już nic nie nakładałam. Wieczorem umyłam twarz emulsją z CeraVe i nałożyłam najzwyklejszą maseczkę nawilżającą z drogerii. Byłam mega zmęczona w ten dzień, nie chciało mi się czekać 10 minut, więc stwierdziłam, że umyję zęby, żeby zaoszczędzić czas, ale nie róbcie tak, bo i tak musiałam zdjąć maseczkę, to się nie sprawdziło. Potem już tylko nałożyłam lekki kremik, znakomi i do spania. W kolejnym dniu również robiłam maskę, ale ta już była bardziej wymagająca, ponieważ była to maska algowa z Apisu i do proszku dodałam kilka łyżeczek wody i wyszedł taki biały glut, który potem zastygał mi na twarzy. Zdjęłam maskę i pozostałości wytarłam mokrym wacikiem, żeby już znowu nie przemywać całej twarzy. Mega, wow, serio. Nie dość, że mega fajnie ochładza cerę, to jest bardzo taka mięciusia. I teraz nałożę sobie kwas hialuronowy, żeby podwójnie ją nawilżyć. I do tego jeszcze mój kremik pod makijaż, który już w sumie mi się kończy, więc to będzie takie jednorazowe użycie, ale chcę Wam po prostu go pokazać. Potem wleciał kwas hialuronowy i krem z niebieską, żelową konsystencją. I ten krem nazywa się Hydrine 3 Hialuro. Gdy wróciłam do domu, szybka pielęgnacja, czyli już dobrze Wam znane hialuronowe połączenie. Dzisiaj mamy ostatni dzień, a poranek nie należał do najlepszych, dlatego umyłam twarz zimną wodą, żeby jakkolwiek się pobudzić. Nałożyłam żelowy krem, który służył mi też jako baza pod makijaż. Nasz tydzień pielęgnacyjny powoli się kończy i ostatnim produktem będzie emulsja CeraVe oraz krem CeraVe na noc. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dajcie znać, czy Wy chcecie więcej takich odcinków pielęgnacyjnych. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i widzimy się w kolejnym filmie.